witam wszystkich 1 lipca. Jak widzicie, już wszystko posłane, jest godzina za 28. Za 20 minut jest śniadanie, także jem i wychodzę. Ogólnie pogoda dzisiaj jest taka, także chyba sprzyjająca. No co, rower spakowany. Rowery są, gacie nie wyschły, także suszą się. Pomiędzy podobami może wyschną. No i tyle, tak. Wziąłem. Rękawiczki skróciłem o palce, żeby było wygodniej. Tak, 8 rano, licznik bije od zera. Powoli jedziemy. Droga na razie wygląda tak, opuściłem trasę numer 7. Trzymam się od niej z daleka. Jedziemy. Ale no, czuję w kolanach, w dupie i tak dalej, że wczoraj sporo przejechałem po weltepach, niestety. Za mną prawie 20 km. Jest godzina 9:08. Czas na pierwszy przystanek. Jakiś taki sklepik, trzeba wodę kupić, bo nie mam nic. Chwilę odsapnąć i jedziemy dalej. Słuchajcie, opuściłem województwo mazowieckie, jestem w warmińsko-mazurskim. No, według GPS-a, jestem, o, tyle, jestem od, tu jest granica województwa, jestem tutaj, dojeżdżam do miejscowości Narzym. Jestem pomiędzy jakoś Iłowem, kurde, gryzie mnie wszystko, a tu po lewej jest Działdowo. Jadę dalej, bo wszystko mnie gryzie, wszystko chce mnie zjeść. A jestem ogólnie w jakimś rezerwacie przyrody, także lata tego szachlajstwa tu od wiadomo czego. Ale bagra. Pokrzywy, moje ulubione rośliny leśne. Ogólnie nie wiem, znaczy w ogóle tak mam, że często w nie wchodzę. O, tak. I to nie to, że przez przypadek, tylko tak zawsze się trafia, że no nie ma innego wyjścia. Trzeci kilometr, wyjechałem w końcu z tego lasu. A teraz zobaczcie jak ładnie. Tutaj stawik, droga i stawik. Pięknie. A godzinę mamy 10:00. Tam jakieś ludzie są, słychać. Pewnie walą browara. Bardzo ładnie tutaj, naprawdę. Ale droga przez ten las. Będę ją długo pamiętał. Jadę dalej. Słuchajcie, no jestem tutaj. Nie wiem, czy widać? Widać, musi być widać. Jestem tutaj, jak widzicie, tak droga prowadzi. A tak wygląda. O tak, właśnie tak. Ale nawigacja daje radę. O, widzicie, w lewo i potem za 5,5 km w prawo. Czyli mniej więcej za tamtym lasem. Zajebiście. Och, kurde. Naprawdę męcząca podróż. Ale damy radę. Powrót na asfalt. Byłem tam daleko pod lasem, kiedy okazało się, że skończyła się jakakolwiek forma drogi. No czegokolwiek, że nawet było wjechać. No. W ciągu 3 minut zdjąłem 3 kleszcze ze swoich nóg. Mimo ofa olały go po prostu, nawet się nie przejmowały.
No ale nawet na takim zadupiu znalazłem faceta, który jechał sobie cięto i mnie pokierował we właściwą stronę, czyli zawrócić i w lewo. No to jadę dalej. Słuchajcie, 60 km. Także jeszcze raz. Dobra. 60 km za mną. Sytuacja wygląda tak. Ja wyglądam tak. A teraz czas na tylko ja i moja przestrzeń. Biorę z niej co najlepsze. Dobra, koniec. Jadę dalej. O Boże, słuchajcie, 63 km. Tak. Ależ te lasy dały mi w dupę. O Jezu, musiałem odpocząć. No i też, nie ukrywajmy, ale było trochę zjazdów. Także morale potrzebowały w górę, jak prędkość była 40 na godzinę. No niestety tylko dwa razy, a teraz mnie czeka. Jak było z górki, to teraz właśnie będzie pod górkę. I co właśnie to jest najgorsze, takie długie, ale lekko długie podjazdy. O. najbardziej się męczy wtedy człowiek. No. Bo jedzie powoli te 10 na godzinę. Tak kurwa, nie dojadę. No dojadę, no wiadomo, ale no. Masakra. W każdym razie. Jestem jakieś 6 do 7 km od celu do wsi Logusz, gdzie odwiedzimy Zosię i Marka. Znaczy odwiedzimy. Odwiedzę Zosię i Marka. W każdym razie, no, słuchajcie, jadę. Nie widzieliśmy się, znaczy cały czas mówię w liczbie nogi, ja jadę sam. No. Nie widziałem się z nimi od roku czasu. No ponad. Nie, co ja mówię, w lutym byliśmy, czy w marcu. No tak. No. Pozdrawiam uczniów w gimnazjum z Nidzicy, z którymi prowadziłem zajęcia. No. Proszę bardzo, oto wieś Logusz. Prawie 70 km. Dzisiaj. Zaraz będę na miejscu. Oj, chwilę odpocznę. O Jezu. Dobra, zejdź się, nie? Zejdź. No cześć. Dobra. Zejdź ze mnie. No i widzicie, słuchajcie, jestem tutaj. Tu jest Grunwald. A tu do study muszę dojechać. Omijając całą trasę numer 7. Jestem tu. Czyli może do Uzdowa przez Grunwald, tu do Gierszwald i tu jest Szczepankowo. No i jakoś tutaj może ten. A jakby się udało w ogóle dojechać do Miłomłynu, to byłoby rewelacyjnie. A tymczasem obiadek. I wykąpałem się, jest w ogóle cudownie. A ze mną jest mój ulubieniec, już ślepy. Cześć. No. Poznajesz co? No, daj mięsa, daj pół. No. Ojej. Pięknie tu jest, uwielbiam to miejsce, naprawdę. Do 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 do.
No pięknie. Maleństwo. Ale jak się urodziła, to taka myślałem, będzie czarna jako taka no. Popielata jest. I to będzie też taka miniaturka? Tak. Super. Widziałem, że raz już tam podchodziła do stania i tak trochę stała. To może się już najadła. O kurczę. A jak się ten wystarczy, to co może odrzucić? Znaczy nie, to mało, może parę liczby. Aha, no to lepiej nie. Myślisz, że Dobra, zbieram się, no nie ma co, no. No jeszcze trochę tak, jeszcze no długie tyle, no 60 km trzeba zrobić, no. No. Mój ulubieniec szczęśliwy. O Jezu, o Jezu, o Jezu. O Jezu, o Jezu. Siedzieć. Dobra. Ciężki ten rower jest, Staś. No, nie. Wychodzisz za mną jeszcze tak? No, no. Tak wygląda sytuacja. A, tu jest Grunwald, znaczy w prawo, pole bitwy i pomnik. O, tu jest pomnik. No, bitwa pod Grunwaldem. Także to jest jakaś kaczma. No i mam teraz tak, do wyboru. Pokażę, gdzie jestem. O, słuchajcie, jestem tutaj, tu, czekajcie, tu jestem, o, jestem tu, no i muszę dojechać tu, do Ostródy. Niestety, kurczę, wszystko wskazuje na to, że tu jest, znaczy to jest ta trasa 542, no to na niej jest pełno tirów, nie ma sensu,
trzeba zaraz będzie przepatrzeć, jak tu dalej pojechać. Może tu w prawo 7 km do wsi Malcinkowo, zaraz zobaczymy. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz. Wyjechałem dzisiaj stąd. Pojechałem jakoś tak. Tu Rogóż. Tu się zatrzymałem u Marka. Teraz pojechałem tędy i jestem tu. Tak, jestem tu. No i teraz muszę pojechać. Znaczy nie mógłbym pojechać tędy do Ostródy od razu, no ale to Jeżątili to jest trasa numer 7, którą unikamy. Także trzeba pojechać albo tu, do tego Gierzwaldu i tu odbić na jakieś Szczepankowo, no i tędy pojechać. Coś takiego. Ewentualnie znowu z Gierzwaldu i tędy pojechać do Brzydowa, Smykowo. No niech cholera wie, no to bym poleciał na ten Miłomłyn. Bo co, jak dojadę do Ostródy, ale dalej będzie problem, żeby dalej się wydostać. Także bo wszędzie jest ta siódemka i trasy, no słabo to wygląda ogólnie. No ale trzeba dojechać, tak? O Jezu. Jeszcze raz, pomniczki i tak dalej, tam wszystko jest. Oj, jak pogoda, jak widzicie, dopisuje. No. Zmęczony, jestem opalony w skarpetki. Tak. Ach, znowu Komałda będzie się ze mnie śmiać. Ale trzeba jechać dalej. Mamy 119 km, jak widać. Po środku, jak zawsze, niczego. Tak w ramach aktualizacji. Jestem już cholernie zmęczony. Właśnie się przed chwilą wyjebałem. O tak, tu, na tej prostej drodze właśnie. Mianowicie zjechałem sobie tutaj na bok, na pobocze. I co? I zapomniałem wypiąć pedała. Na lewą nogę. Jakoś tak, no zmęczenie. Także glebnąłem, siodełko skrzywione. Noga trochę podalta. Ale ten, nic z tego. No i łokieć zbity standardowo. Także zmęczenie daje się we znaki. Do Ostródy dostało mi jakieś 11 km. O jest, po prostu. No boli mnie łokieć. No. Jebnąłem zdrowo. No, powoli, ale nie chciałem nadgarstka uszkodzić, więc poszedłem na łokieć. Znaczy na prostą rękę, tak? Także. Ale już ten łokieć dostał tyle razy. Może. Jest jak jest. O Jezu, zmęczony strasznie jestem. No ale 11 km mniej więcej, tak? I odpocznę. To tyle. 128 km. Dojechałem na miejsce. Hotelik Louise. Okej, i tu w prawo. Pokój numer 7. Czyli chyba na samym końcu. Fajnie. Pokój 7 jednak nie na końcu. Ale na pewno nie o tu nic. No i uwaga. No Komałda, to jest twoja chwila prawdy. Zobaczymy co zanęłaś. Jest godzina 20, czas na hotelowe live view. Więc tak, sprawa wygląda tak. Mamy takie okno i piękny widok. Ale żeby nie było, słuchajcie, rowerowe bokserki już się suszą. O,
wszystko widać. Słuchajcie, no jestem po studzie, jestem tutaj mniej więcej, znaczy no tutaj, no po prostu jestem tutaj. A chcę dojechać jutro tutaj, do miejscowości Stegna. Stegna, Sztutowo, zobaczymy gdzie będzie nocleg, tak? Mierzeja Wiślana, Zatoka Gdańska, no to już jest nasze polskie morze. Tak to wygląda. A ruszyłem dzisiaj z miejscowości Dalnia, przed Żurominkiem. Także tak to wygląda. Według Google, Google Maps, a mam to włączone, przed chwilą patrzyłem. Jest, widać. 6 godzin 16 minut. 124 km. Ale, no na pewno będzie z 8 godzin, tak? Bo Google i system Google Maps dla rowerów to jest w ogóle porażka i abstrakcja, o czym już mówiłem wcześniej. Ponieważ kieruję przez pola, łąki, lasy. No, telefon dzwoni. Także przepraszam na chwilę. Godzina 21.12. Kopiuję dla Was zdjęcia z dzisiejszego dnia. Co mogę powiedzieć? To koniec dzisiejszego odcinka. Idę spać. Jest pobudka na 6 rano, okno otwarte. Suszy się koszulka, a suszą się spodnie rowerowe. 6 rano pobudka i jadę, tak? Chcę jutro dojechać nad morze. Zobaczymy, czy się uda. Google Maps pokazuje 130 km niecałe, czyli w teorii wyjdzie około 150 km. Tak, może trochę więcej. Jeśli uda mi się zaraz znaleźć nocleg, to będę atakował. Powinienem dać radę, jeżeli oczywiście znowu nie upadnę bokiem, zatrzymując się. Boli mnie ten łokieć. Trzymajcie się. Do zobaczenia.